Cześć, Rally Dakar 2020 wkroczył już w naprawdę decydującą fazę. Jesteśmy po pierwszym z dwóch etapów maratońskich, który na razie nie wywołał poważnego trzęsienia ziemi w czołówce. Dlaczego etapy maratońskie stanowią tak potężne wyzwanie? Nie chodzi jedynie o długą i wymagającą przeprawę przez wydmy. Na nich liczy się także wytrzymałość zawodników i maszyn zdanych jedynie na siebie przez dwa dni. Biwak między 10 a 11 etapem jest zlokalizowany na totalnym odludziu. Nie będzie tam ani ekip serwisowych, ani mobilnej myjni Kercher, która była dostępna jedynie za metą dzisiejszego OS-u. Zawodnicy będą musieli samemu zaopiekować się swoimi maszynami. Dozwolona jest jedynie pomoc od innych rywali. Szczęśliwie Dakarowa rodzina jest bardzo zgraną grupą. Uczestnicy często sobie pomagają. Czasem wynika to z troski o bezpieczeństwo, czasem po prostu z dobroci serca. I tu warto przypomnieć przypadek Kuby Przygońskiego z Orlen Team, który na trzecim etapie, tym na którym zajął drugie miejsce, poświęcił czas, aby zatrzymać się przy aucie pierwszego lidera kategorii samochodów. Bo to właśnie tam Litwin Wajdota Żala dostał od Polaków koło zapasowe, bez którego nie ukończyłby dnia. W środowisku dakarowym każdy wie, że nie warto być dla siebie wilkiem. Dobro zawsze wraca, a na pustyni może dojść do naprawdę nieprzewidywalnych sytuacji, z których wyratować może nas teoretycznie najgroźniejszy konkurent. Owszem, czołowe zespoły fabryczne czasem wymienią kilka uszczypliwości. W końcu mają ogromną presję na sukces od swoich mocodawców. Jednak nie jest to dochodzenie do celu po trupach, a mniej lub bardziej szlachetne współzawodnictwo. Jutro załogi czeka wyprawa powrotna do miasta Harad, który będzie ostatnim przystankiem przed finałowym etapem 42. rajdu Dakar. Trzymajmy kciuki, aby dojechali tam w komplecie wszyscy wciąż jadący członkowie Orlen Team oraz reszta polskich zawodników, którzy tak dzielnie znoszą wyzwania arabskiego Dakaru.